Kara nawet do 10 lat więzienia grozi 27-letniemu mężczyźnie, zatrzymanemu przez kryminalnych z Lubania, który jest podejrzany m.in. o kradzież rozbójniczą w jednym z lubańskich sklepów. Zatrzymany w trakcie ucieczki ze skradzionym towarem ze sklepu, poturbował interweniującego pracownika oraz groził mu pozbawieniem życia. Ale mężczyzna ma na swoim koncie również inne kradzieże. Jak ustalili funkcjonariusze, łupem sprawcy padały przeważnie elektronarzędzia, alkohol, artykuły spożywcze oraz maszynki do golenia. Łącznie straty pokrzywdzonych oszacowano na kwotę około 6 tysięcy złotych. Okazało się również, że 27-latek był już w przeszłości notowany w związku z tego typu czynami. Mężczyzna usłyszał już w zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.